Zacznijmy rozmowę o Pani książce od początku, ale nie od początku biografii Gombrowicza, tylko od takiego momentu, w którym 15-letnia dziewczyna wchodzi do księgarni i widzi dzienniki Gombrowicza. Co takiego Pani w nich znalazła, że ta obsesja na punkcie pisarza nie opuszcza Pani do dzisiaj? Wydaje mi się, że to po prostu był taki zupełnie inny język. Ja te dzienniki znalazłam w księgarni w 1989 roku, czyli to była końcówka takiego okresu PRL-u, który już się tam chybotał, ale w szkole nam nie prezentowano innych alternatyw. I ten Gombrowicz przemówił do mnie językiem, którego właśnie nigdy nie słyszałam z tych pisarzy prezentowanych obecnych w szkole. I to mnie zachwyciło, tym się zachłysnęłam. To był taka, w tym była buńczuczność, bezczelność. Wszystko było tak pod włos, to było bardzo fajne. Jaki człowiek wychyla się z tych kart Pani książki? Jakie ma cechy charakteru i czy my go, czy dzięki temu opracowaniu my go właśnie poznajemy też jako człowieka, czy to jest tylko pisarz? Czy... Ja się starałam przede wszystkim pokazać człowieka, który był artystą. Gombrowicz jest znany przede wszystkim jako prowokator. Jest to prowokator, który, jak się okazało, ja to przeczuwałam i to można nawet wykoncypować, że pewnie musiało tak być, ale w książce udało mi się to już opisać dokładnie. Jest podszyty niezwykłą wrażliwością. Te kompleksy zresztą też właśnie z tego wynikają, że w styczności ze światem on bardzo mocno reaguje na to, co się dzieje. I to wytwarza w nim właśnie te zderzenia, te kompleksy. Także to był człowiek też niezwykle samotny. Wiem, że wyemigrował, właściwie wyjechał z Polski i postanowił zostać, postanowił już nie wracać. Czyli jak długo mieszkał w Polsce i czy w czasie tego pobytu udało mu się bywać na Podhalu w Zakopanem? W Polsce spędził pierwsze 35 lat życia. W tym wieku właśnie wypłynął do Argentyny i przyjeżdżał tutaj z Zakopanego po raz pierwszy w 1928 roku. Po pobycie swoim we Francji, gdzie postanowił, że zostanie pisarzem. I kiedy przyjechał do Zakopanego, to pracował nad swoją pierwszą powieścią, którą spalił za willą w związku z krytycznymi uwagami pewnej pani, która stała się pierwszą czytelniczką. Była to willa Mirabella przy Piłsudskiego 35. No i nie znamy w ogóle tej książki. Wiemy tylko tyle, że była być może obsceniczna, że pojawiały się tam jakieś wątki erotyczne. Prawdopodobnie również wątek homoseksualny, tak wynika z korespondencji. Tą książkę on pisał razem ze swoim kolegą. To miała być rzecz napisana w takim tandemie. Ale Gombrowicz chyba przejął tą pałeczkę, no bo on zdecydowanie z tej pary zamierzał gdzieś iść w stronę właśnie pisania. Jego kolega może nie tak bardzo. On zdecydował się na spalenie tego. W Zakopanem nawiązał też pewne znajomości. Z kim się tutaj spotykał? No w Zakopanem można było w tamtych czasach spotkać się zimą całą Warszawę, więc jak się przyjeżdżało i przechodziło Krupówkami, to jakby się szło Marszałkowską. Po prostu miasto było wyludnione w stolicy, a przenosiło się do Zakopanego. Poza tym w latach 30. w drugiej połowie zwłaszcza była doskonała komunikacja pomiędzy Warszawą a Zakopanem. Był świetny pociąg. Także bardzo łatwo można było się tutaj przemieszczać. W Zakopanem poznawał, najpierw pierwszy raz, kiedy się zaczynał się w tej właśnie willi, która była prowadzona przez siostry zakonne, które, znaczy to nie był tylko taki ścisły zakon, ale one były jakimiś znajomymi jego matki, siostry, i siostra i matka były bardzo prawie dewotkami, bardzo mocno wierzące i tam się znalazł w tym towarzystwie, czuł się niezbyt swojo, ale co ciekawe, w tym domu, w tamtym czasie, w tej samej zimy, spędzała też czas Krystyna Skarbek, która później zostanie szpiegiem podczas wojny, tak zwany ulubiony szpieg Churchilla. Potem jest też tak, że przyjeżdża w pewnym momencie Tadeusz Breza.
który dzisiaj jest zapomnianą postacią, ale wtedy jest pracownikiem MSZ-u, jest pisarzem, który już ma jakieś rzeczy na koncie i istnieje już jakoś w środowisku. Gombrowicz przy nim jest takim mokosem jeszcze. I ta znajomość z Brezą okaże się dla niego bardzo ważna. No, oczywiście mija się również z postaciami takimi najbardziej znanymi jak Witkacy, ale spotyka się z nim pierwszy raz tak naprawdę w Warszawie, dopiero podczas tych kolejnych pobytów, a przez całe lata 30. przyjeżdża konsekwentnie tutaj co roku. To dochodzi do jego spotkań z Witkacym, ale one nigdy nie przekształcą się w nic głębszego. On raczej się przyjaźnił z tych takich znanych pisarzy, z Szulcem, ale nigdy się nie spotkali w Zakopanem tutaj. Pewnie się ocierał u Szymanowskiego, pewnie u Niłowskiego tutaj spotykał również. To była cała plejada takiej sceny literackiej pojawiała się w Zakopanem w tamtych czasach. Czym to miasto było dla Gombrowicza? To było takie, czy on traktował Zakopane jak olbrzymią kawiarnię, w której lubił, w ogóle lubił chyba w tej, takich przestrzeniach kawiarnianych przebywać, czy może jednak te góry też jakieś wrażenie na nim robiły? On przyjeżdżał tutaj głównie jako do kurortu, bo cały czas się skarżono w rodzinie, że jest słaby, że chorowity. On nigdy nie miał problemu z gruźlicą, co jest właściwie dziwne przy jego takiej chorowitości. Ale tam jakieś choroby z płucami, jakaś słabość ogólna i po prostu te góry były mu zalecane przez lekarzy. Ale ja myślę, że po prostu też je lubił najzwyczajniej na świecie, bo wiem, że jak był w Argentynie, bardzo często wracał do myśli o Zakopanem, jak Rita Gombrowicz miała przyjechać do Polski, kiedy już mieszkali razem w Vans, to polecał jej, żeby pojechała do Krakowa i do Zakopanego. W ogóle nie chciał, żeby jechała do Warszawy, bo uważał, że to już są same ruiny. Ona do Zakopanego w końcu nie przyjechała, bo się rozchorowała. Co panią zaskoczyło w tych rozmyślaniach nad życiem i poszukiwaniach dotyczących życia i twórczości Gombrowicza? Co panią zaskoczyło? Zaskoczył mnie rzeczywiście ten ogrom jego samotności. To też można było przyjąć, że to nie był człowiek, no wiemy, że nie mieszkał z nikim przez długi czas, że raczej chadzał swoimi ścieżkami, ale kiedy się przygląda temu życiu tak dzień po dniu, to za tego prowokatora, którego my znamy, którego oblicze znamy, który jest tym publicznym obliczem, przecież jest ten człowiek, który spędza czas w tym swoim pokoju w Argentynie nędznym, pracuje w tym banku, gdzie spotyka się z różnymi nieprzyjemnościami, gdzie traktowany jest tak z przymrużeniem oka, no lekko z lekceważeniem prawie, a jednocześnie on czuje, że ma tak dużo do zaoferowania, że na nim spoczywa taki ciężar, że tyle by chciał powiedzieć, zrobić i nie ma na to czasu. Jest cały czas takie przykrości życia po prostu spotykające go, są dominujące, zwłaszcza właśnie od tego czasu argentyńskiego, a później w tych ostatnich latach przychodzi do niego sława. Jest już publikowany, wszędzie wystawiany na głównych deskach teatru, a jednocześnie jest po prostu chory i nie jest w stanie nawet cieszyć się tym za bardzo. No takie, więc życie nie było proste, takie podszyte goryczą. Dla kogo jest pani książka? Czy to jest książka dla takich 15-latek, które szukają właśnie czegoś takiego innego? Czy no właśnie kto powinien ją przeczytać? Ja ją pisałam z myślą o młodzieży. Moja córka jest teraz w takim wieku lat 15. Często jak mam spotkania związane z książką, przychodzi dużo młodzieży i mam bardzo żywiołowe reakcje z ich strony wśród takich czytelników, których znam. Więc nie powiedziałabym, że to jest książka po prostu tylko i wyłącznie dla młodzieży, ale ja ją bardzo pisałam z myślą o młodych ludziach. Pisałam ją dużo mniej dla tych, którzy Gombrowicza już dobrze znają, a bardziej dla tych, którzy właśnie nie znają, a warto by było, żeby się z tą akurat postacią zapoznali, bo ona mi osobiście dała bardzo dużo wolności, jakiegoś takiego poweru w życiu, żeby bezkompromisowo iść swoją drogą. Myślę, że w każdych czasach jest to cenne i potrzebne, ale w tych czasach dzisiaj wydaje mi się to jeszcze bardziej konieczne. Gombrowicz doskonale nam wręcza doskonałe narzędzia do rozbrajania ideologii, do operowania krytyczną myślą,
do odrzucania jakichś szablonów. Żegna się Pani z tą postacią i szuka Pani czegoś nowego, czy raczej? Ja tak myślałam, że ta książka to będzie takie pożegnanie, że już sobie dam spokój, ale już wiem, że to jest niemożliwe, bo jest jeszcze dużo listów, które po nim zostały. Są różne teksty jeszcze nieznane nam, głównie z Argentyny, które trzeba będzie opracować. No, także chyba nie uda mi się jeszcze z nim pożegnać. Dziękuję Pani. Nie ma za co. Thank you.